Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry. Witam moi kochani. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć właśnie temat, ten, który już dawno wam obiecywałem i który już dawno miał być poruszony, czyli temat Atlantydy, gdzie naprawdę znajduje się Atlantyda. Temat jest zajebiście trudny, bo od 20 lat ja słyszę, gdzie to miała się nie znajdywać Atlantyda. Na biegunie południowym, na biegunie północnym, w Australii, koło Chin, Japonii, na Pacyfiku, na biegunie południowym, na Islandii, w Trójkącie Bermudzkim to tak naprawdę znajduje się portal międzywymiarowy. Mogę wam to powiedzieć. Co dowiodły badania amerykańskiej armii z lat 60. i 70. Myślicie, że eksperyment Filadelfia to był kic? To nie był pic. Eksperyment Filadelfia nie dość, że się powiódł, to jeszcze dostarczył wymaganych danych i informacji dla amerykańskiej armii. Ale ten temat to może kiedyś jak naprawdę się zdecyduje na to, bo to jest trudny temat, tutaj będzie grzebania w papierologii i tak dalej. Nie wiem, czy ja w ogóle tu ruszę, nic nie obiecuję, że ruszę temat Trójkąta Bermudzkiego, bo na temat Trójkąta Bermudzkiego ludzie jest tyle teorii i różnych tych, że tutaj naprawdę. A w Darknecie to już w ogóle jest tego najebane tyle, że hałdy kopalniane to mało. Ale ja wolę się zająć czymś, co wiem. Więc dzisiaj poruszymy temat Atlantydy. Zaczynamy. Google Earth. Jej, kobiel. Ja mieszkam sobie w miejscowości Celestynów, która znajduje się tutaj. Moja miejscowość jest usadowiona w zajebistej dolinie, która ciągnie się o tędyk idzie. To jest stary rów polodowcowy, który lodowiec wyrzeźbił jakieś 15 do 16 albo do 20 tysięcy lat temu, jak się cofał. Tu wszystkie te wydmy, które widać i tak dalej, to są właśnie polodowcowe. Pokażę wam coś zajebistego. A tu znajduje się celestynowa, największa, najbardziej wyjekurwabista góra. Jest tak wysoka, że z tej góry. Chwila, moment, ludzie. Czekajcie, czekajcie. Że z tej góry widać ten maszt komórkowy na terenie tej firmy. No, z tej góry zajebiście widać ten maszt. To jest dobry punkt orientacyjny. Dobra, ale zaczynamy jazdę na całego. Więc sobie mieszkam tu w Celestynowie. Tu mamy jezioro Celestyn. Tu mamy bagna. Gdzie rzekomo ktoś se chyba jaja zrobił kiedyś, jeszcze w 2008 roku był filmik na YouTubie, że rzekomo tu utopce łażą. Czego ludziska nie wymyślą. Dobra, ale jedziemy dalej. Tu mieszkam sobie w Celestynowie. Celestynów jest tu. A my zapierdalamy do Afryki, czyli tu. Szukamy miejsca, które się nazywa Łoko Sahary. Dobra, i jedziemy. Najpierw poczekajcie, wam przeczytam podania Platona. Jeżeli je zdaję w swoim pierdolniku dokumentacyjnym. Gdzie ja to wsadziłem? Mam. Dobra, zaczynamy. Otwieram podania Platona. Cytuję Platona. Cała wyspa i morze nazywa się Atlantyckie, dlatego że pierwszy król a panujący wtedy miał na imię Atlas. Wszystko się zgadza. Jedziemy dalej. Panowanie ich sięgało aż po Egipt i Tyranie i obejmowało ziemię po lewej
stronie słupów Heraklesa. Tak, kurwa mać. Zobaczcie, moi mili. Tu mamy Atlantydę. No nie? Tu mamy Gibraltar. Mamy słupy Heraklesa. Tu był kiedyś taki ogromny pomnik. Teoretycznie, bo nie potwierdzono, że on w ogóle tu stał, ale są podania starożytnych, że stał tu pomnik Atlasa czy tam kogoś. Tu była jedna noga, tu była druga noga i nad tą cieśninią stał ogromny pomnik. Nie wiem, jak oni to zbudowali, ale powiem jedno, mieli rozmach, skurwysyny. Tu mamy ciśninę i patrzcie teraz, słuchajcie. Ziemię po lewej stronie słupów Heraklesa. Załóżmy, że tu mamy statek i płyniemy w tą stronę. Lewa strona to ogólnie byłaby ta, ale zakładając, że płyniemy od tej strony, to lewa strona się zgadza. Lewa strona się zgadza idealnie jak do joty. Idealnie do joty się zgadza i tu mamy Atlantydę. Oddalę sobie to. Tu mamy Atlantydę i tu mamy słupy Heraklesa. To jakbyśmy płynęli z Rzymu, to idealnie po lewej stronie. Czytam dalej. Czekajcie. Budowali świątynie, pałace, królów, porty i resztę swojej. Co to jest? Ziemi. Urządzali w ten sposób. Te kuliste kanały, morskie, które otaczały dawną stolicę, naprzód połączyli mostami, otwierając w ten sposób drogę na zewnątrz i do wewnątrz królewskiego zamku. To jest cytat Platona. Czyli, tak jak powiedziałem, zobaczcie. Tu była starożytna Atlantyda. Tu była centrum. I zobaczcie, widać nawet te ślady po tych mostach. A dlaczego tu była Atlantyda? Dlatego, że ta formacja nie powstała w naturalny sposób, jak twierdzą akademicy, naukowcy, że to pod tym była starożytna kaldera wulkanu, który się zapadł. Gówno, kurwa, prawda! Jak, kurwa, mógł być tu wulkan? Niech oni mi, kurwa, udowodnią. Zobaczcie, że tu są ogromne pola soli. Tu są soliniska, tutaj nomadzi przychodzą zbierać sól. Sobie weźmiemy zdjęcie. Tak to wygląda. I lecimy. What the f... Tak to wyglądało. To jest chyba najstarsze zdjęcie, jakie wykonano. Widzicie? Zakładam się o 100 tysięcy dolarów, że jak ja bym poleciał tam na ekspedycję naukową z grupą naukowców, to w tydzień bym nie dość, że potwierdził, że to była Atlantyda, ale jeszcze bym gorzałe, kurwa, żubrówki polskiej wypił tam. Zobaczcie, przecież idiota tylko nie uwierzy w to, że to była Atlantyda. Tutaj zobaczcie, widać dokładnie, jak te wyspy były tworzone. Każdy okrąg. Nikt mi nie powie, że to jest zastygłe, kurde, jezioro magmy czy czegoś. O, tu pan sobie siedzi. Zobaczcie. Tylko idiota w to by nie uwierzył. Zaraz wszystko wam wytłumaczę po kolei. To jest z samolotu. Przecież z jednego końca do drugiego jest prawie 27 km. To jest ogromne. Tylko właśnie z dużej wysokości widać ogrom tego miejsca. To nie jest naturalna formacja. Widzicie? To nie jest naturalna formacja. Zaraz wszystko wam wytłumaczę. Poczekajcie.
To już jest z orbity z wahadłowca robione. Widzicie? I tu po tej stronie jest pasmo górskie. Tak jak mówił Platon. Otaczały od północy ich góry. Tylko Platon trochę się jebnął, bo nie nadmienił, że na południowy wschód, znaczy południowy zachód, płynąć od Grecji, południowy zachód, to dokładnie linia od południowego na południowy zachód wyznaczając, to dokładnie idzie w kierunku właśnie Atlantydy od słupów Heraklesa. Bo ja już to mierzyłem i potwierdziłem. O, jak zresztą widać. A to ja zaraz wam wszystko wytłumaczę. O, tu pan sobie stoi. Dobra. Kończymy. No i cofniemy się troszeczkę. To jeszcze, bardziej. Aha. I to mamy oko Sahary. Powiem wam, co się stało. 30, nawet od 30, 40 tysięcy lat temu przecież były podania Platona i jeszcze innego myśliciela tamtych dziejów, że Atlantyda została zalana przez morze. Przecież zobaczcie, przecież widać to jak na ryj, że tu się morze wylało i poszło tędy, fala ogromna wody przelała się przez to miasto i je zatopiła. Wszystko się zgadza co do joty. I wylała się tędy. Wlała się tutaj do morza. I gdzieś czytałem w internecie, że nomadzi nawet mówią, że w tych miejscach, o tu, na tej całej długości, w tych miejscach, to znajdują różne rzeczy, których nie potrafią wytłumaczyć. Oni znają się na wielu rzeczach, ale nie umieją tego nawet wytłumaczyć, co to dokładnie jest. To mnie tylko utwierdza właśnie w przekonaniu, że to jest z pozostałości po starożytnej Atlantydzie. No zobaczcie. Zobaczcie na te ślady. Przecież to widać, że to jest ślad po wodzie, a nie kurwa mać po piasy, po wietrze. Przecież to jest ślad po wodzie, która tutaj przypłynęła. 30 tysięcy lat temu. A pomyślcie, że nawet jeżeli Atlantyda miała zaawansowaną technologię, komputery, załóżmy, wszystko to, co teraz w tym wieku my mamy, w tym roku, to oni to już mieli wtedy. Gdzie to jest? Metal przez 10 tysięcy lat, beton i tak dalej, inne surowce rozpuszczą się. Wpiszcie sobie, ile rozpuszcza się silnik samochodu. Raczej rozkłada się na czynniki pierwsze czy samochód. 200 lat. Aluminium może trochę dłużej się utlenia, ale nie więcej niż 500 lat wytrzyma. Dziękuję, do widzenia, nie ma śladów. I to tłumaczy pierwsze. To była Atlantyda. Zobaczcie, że widać dokładnie, że tu uderzyła główna fala uderzeniowa wlewającego się morza. Tu się przetoczyła, przelała się przez te góry, zalała całe miasto, zrobiła tu 10 średniowiecza im z dupy. Wylała się tędyk i poszła dalej tu. Zobaczcie. Przecież tu widać, że to od podstawy to ma jakieś ze 40 metrów albo i więcej. Tu ogromna fala wody przeszła w tym miejscu. A to jakieś krzaki. Widzicie więc. Tu musiała tak ogromna siła zadziałać, że ja pierdzielę. Akademicy naukowcy twierdzą, powiem wam tak, ludzie, akademicy naukowcy twierdzą. O, poczekajcie, dobra. Coś się nie chce załadować. Chyba to, że nawet Chińczycy coś tu.
Wiecie, czego ja szukam? Nie tego. Może się u... O. A, tu jest coś. Widzicie, jakie to jest ogromne? Tutaj jakiś kompleks powstał wokół Sahary. Ale mówię, widzicie, jakie to jest ogromne? To jest tak ogromne miejsce, ludzie, że naprawdę. Lepiej ludzika zapierdolę. Jeszcze raz spróbujemy. Jedno zdjęcie. Nie, teraz patrzę, że nie ma, ale były zdjęcia ludzi, którzy pokazywali, jak to wygląda ogólnie z innej perspektywy. Ale zobaczcie, że naprawdę widać, że tu się przelały masy wody przez to. Przecież to nie są kurde byle dupy, tylko to jest właśnie po tym zdarzeniu. I lepiej powiem. Platon mówił, że tutaj przepływały różne rzeki. I już mogę wam potwierdzić, że to jest to prawdą. Tu mamy jedną rzekę. Tu mamy drugą rzekę, która przepływała. Tu mamy kolejne rzeki. Przecież to widać dosłownie, więc nikt mi nie powie, że tutaj nic się nie działo. Tak, ja sobie tutaj. O. Widzicie. Tu się przelały ogromne masy wody. Nie chcę się cofać. Ogromne masy wody się przelały przez to. I dlatego Atlantyda zatonęła. Zobaczcie, że widać, że tutaj aż skały wyrywało z ziemi. To przecież widać, jak to szło. Wszystko zaczęło się dokładnie tutaj. Zobaczcie, widać dokładnie, że woda zaczęła się wlewać tędy. A dokładnie z tego miejsca. Poszła tędy, tu się odbiła od tych klifów skalnych. Zobaczcie, że to dosłownie widać, że to tędy się zaczęło wlewać, poszło tak. To pomyślcie, co to za 30 tysięcy lat temu musiała być katastrofa na świecie, że to aż tak poszło. Zresztą tu też się coś wlało, bo aż widać ślady. Tu było widać ogromne jezioro, bo widać ślady po wodzie. To weźcie sobie wyobraźcie, jaka katastrofa musiała się 30 do 40 tysięcy lat temu wydarzyć w tym miejscu, że aż Afryka wygląda, jakby tutaj bomba atomowa jej wyjebała. Przecież to widać na pierwszy rzut oka, że tu woda się wlała, poszła tu bokiem, tutaj przeszła też przez tą dolinę i się tu wlała, zaczęła tu się wlewać, zalała Atlantydę i poszła z powrotem do oceanu. I tutaj rybacy, którzy łowią ryby w tym regionie, to znajdowali też różne rzeczy i artefakty. Tu znajduje się prawdziwa Atlantyda. I tu trzeba robić wykopaliska archeologiczne. Powiem wam tak, nawet kiedyś słyszałem, że w tym miejscu próbowano coś tam robić, ale miejscowi ostrzeliwali kurde naukowców z broni maszynowej. Ja podejrzewam, że tutaj naprawdę coś może się kryć pod tymi piaskami i podejrzewam, że jakby to znaleziono,
To by wywróciłoby całą naukę akademicką do góry nogami o 365 stopni. Potwierdzenie moich słów, zobaczcie. Takie ślady zostawia tylko gwałtowny prąd wody, który przepływał tędy. Zobaczcie tutaj, macie to samo. To samo. Pomyślcie, jak ogromne musiały być zniszczenia w tym terenie. Przecież to widać. Nawet na wyschniętych korytach rzek macie ten sam efekt. Ludzie, czego więcej trzeba, żeby wam udowodnić, że to była Atlantyda? To nie jest naturalna formacja. Lepiej, kurde. Ciekawe, czy to będzie. Aha. Boże, zaraz zrobię. Tak, projekt. Projekt Magneto. Zobaczmy sobie grafikę. Nie o to mi chodzi. Zrobimy lepiej. O, jest. Jest, ale nie o to mi chodzi. Wiecie co, bo patrzę. Były kiedyś. Wiecie, był kiedyś. Był kiedyś zdjęcia w internecie właśnie projektu Magneto. Zobaczymy pod projekt Magneto. O broni mam wyjebane na to. Aj, kurna, macie znowu nie tak. Ale ogólnie jest projekt Magneto, gdzie są po prostu ślady tego, że oni latali samolotem. W latach 60., 70. latali samolotem wojskowym nad okiem Sahary i różnymi czujnikami mierzyli różne rzeczy tam. I to nawet ktoś na polskim YouTubie. I nawet ktoś na polskim YouTubie to pokazywał właśnie. Ciekawe, czy to jest to, zaraz zobaczymy. Nie, to nie jest to. Ja pierdolę, jak trzeba, to człowiek nie ma. Ta. Dobra. Oko Sahary. Okej, mamy. Powinno być. O w mordę, widzę, że tego nie ma. Wiecie, bo... Zobaczymy, oko Sahary jest kupa zdjęć. Słuchajcie, kupa jest zdjęć, ale mnie interesuje jedno. No nawet tu widać. O, tak to wyglądało i weźcie sobie ten obraz, nanieście na oko Sahary i zgadza się w 100%. Słuchajcie, ja nie jestem jakimś teorystą spiskowym, że o tutaj to jest, bo na pewno. Nie, po prostu proste spojrzenie na świat wystarczy.
Stara mapa. Proste, słuchajcie, proste spojrzenie na świat wystarczy. Dobra, widzę, że nic nie znajdę z tego projektu Magneto. Ale tak, wszystko się zgadza z tym, bo zobaczcie, po prostu to widać na pierwszy rzut oka, że tu musiała się przetoczyć tak ogromna katastrofa, że naprawdę to była Atlantyda. Nawet nie ma co tu sądzić, że tu nie było Atlantydy. To nie jest naturalna formacja. Takich naturalnych formacji nie ma nigdzie. Nawet Yellowstone tak nie wygląda. Było tutaj takie zdjęcie, ale tego zdjęcia właśnie patrzę, że w ogóle już nie ma, ale to zdjęcie było. Było zdjęcie takiego pana, który sobie stał w tym miejscu. Było zdjęcie takiego pana, który sobie stał w tym miejscu, ale tego zdjęcia właśnie patrzę, że już w ogóle tu nie ma. No nic. Ale chodzi o to, że na tym zdjęciu było widać normalnie kawałki cegieł i betonu tutaj. Przy samochodzie tego pana było widać normalnie ruiny jakichś budynków w tym miejscu. Widzę, że to zdjęcie zostało usunięte z mapy Google. Wcale się nie dziwię, bo jest to zdjęcie kompromitujące. I naprawdę, jakby to wyszło na jaw, no to zaraz zobaczymy. Widzicie, tak to wygląda. A tu jacyś ludzie sobie. Pewnie nomadzi. No to jakieś o. Takie tabliczki oni tam znajdują na miejscu. Widzicie, oni takie rzeczy tam znajdują na miejscu. Zapytajcie się, dlaczego akademicy naukowcy nie chcą zrobić wyprawy archeologicznej i wykopaliskowej w to miejsce, w oko Sahary. Dlaczego to jest tak kurwa silnie strzeżone przez armię? Dlaczego żadni naukowcy nie są tu wpuszczani? To sobie wytłumaczcie. Tutaj nomadzi, którzy chodzą. Ja czytałem nawet ich wypowiedzenia, że oni tu znajdują normalnie kryształowe tablice z różnymi zapiskami. I oni to sobie robią do domu jak dla siebie. Czyli wiedza, która kryje się w tym miejscu w byłej Atlantydzie, jest rozkradana masowo. Jak tak dalej pójdzie, to nigdy nikt się nie dowie, co tak naprawdę się stało. Mam nadzieję, że kiedyś jakiś naukowiec potężny przejrzy na oczy i weźmie się dupę w troki, wyruszą tam, zrobią wykopaliska i to, co tu odkryją, zmieni wszystkie książki na całym świecie. Bo ja wam powiedziałem w krótkim filmie, że po prostu to widać, że tu przetoczyła się tak ogromna katastrofa, że naprawdę, tu mamy oko Sahary. Lepiej sobie zaznaczę, żeby wam jeszcze. O. Tu mamy oko Sahary, a tu przecież stąd widać, że tutaj, dokładnie przez te całe tereny, to się woda wlała tędyk, poszła przez całą, zobaczcie, Afrykę. Woda to aż się lała dotąd i poszła tu do morza. Czego więcej, naprawdę, ludzie, czego więcej potrzeba? Przecież to widać, że tutaj doszło 30-40 tysięcy lat temu do ogromnej katastrofy. No. Tylko nie pamiętam, czy to najpierw Salomon się ten. Nie, najpierw to król Salomon
Dowiedział się o Atlantydzie od Egipcjan, potem chyba Platon, czy jakoś tak. Ale Egipcjanie też od kogoś się musieli dowiedzieć o Atlantydzie. Zobaczcie, Egipt mamy tutaj. Tu jest Egipt. Jak czytałem w zapiskach Platona, i królestwo ich sięgało aż po Egipt. To pomyślcie, jakim supermocarstwem Atlantyda zarządzała. No naprawdę, musiało być to wyjebiście. Obszar większy niż Rosja. No. Więc ja wam pokazałem, gdzie naprawdę leży Atlantyda i gdzie trzeba szukać. Nie będę tu przytaczał Wikipedii i tak dalej. O, no. Więc widać, gdzie znajduje się Atlantyda. Jakby w tym miejscu poszukać, to można by się było dowiedzieć, skąd się wzięła kolebka w ogóle cywilizacji w Afryce. Skąd? Tak naprawdę skąd my pochodzimy? Bo Karol Darwin i wszyscy mówią, że człowiek wyszedł z Afryki tyle i tyle tysięcy lat temu. Ale pytanie zasadnicze. Naprawdę, skąd my pochodzimy? Skoro wyszliśmy z Afryki, to może trzeba przebadać całą Afrykę i dowiedzieć się, gdzie dokładnie, skąd dokładnie wyszliśmy. Rzekomo nad tym jeziorem kolebka życia powstała. Tu rzekomo stąd człowiek wyruszył w ekspansję, przechodząc tutaj przez tą Półwysep Arabski i idąc dalej na północ i kolonizując coraz wyższe i położone regiony świata. Tak. A cholera wie, czy to było prawdą tak naprawdę. Okej, obiecałem wam, że zrobię film na temat Atlantydy. No i oczywiście zrobiłem. Wierzcie, zerknę sobie, czy ja nie mam jeszcze czegoś na temat. Jeszcze raz przeczytam opis Platona. Cała wyspa i morze nazywa się Atlantyckie, dlatego że pierwszy król, telefon się wygasił, panujący wtedy miał na imię Atlas. Panowanie ich sięgało aż po Egipt i Tyrenię i obejmowało ziemię po lewej stronie słupów Heraklesa. Wszystko się zgadza. Lewa strona słupów Heraklesa, jakbyśmy płynęli z Grecji na otwarty Atlantyk. Tylko że na południowy zachód, co się zgadza dokładnie, jakbyśmy wyznaczyli z Rzymu, to dokładnie patrzcie, linia przecina się z Grecją. Ateny. Równo linia przechodzi. Jakby zmierzyć. ciekawe, czy ja mogę sobie linię zrobić. Chyba raczej. O! Dobrze. I patrzcie, dzieci. Widzicie? Widzicie? Prosto jak w mordę strzelił. A teraz patrzcie. Słupy Heraklesa. Po lewej stronie od słupów Heraklesa i na południowy zachód. Żeby nie było, że przekłamałem. Dobra, tutaj się trochę pomyliłem, ale. Zobaczcie, jak się wszystko idealnie zgadza. Tutaj się walnąłem o parę kilometrów, ale to nie szkodzi. Linia prosta, idealnie biegnąca do Grecji, do Aten. Z Aten biegnąca linia idealnie do słupów Heraklesa. Ze słupów Heraklesa linia idealnie biegnie do Atlantydy. Na południowy zachód.
Idealnie. Czytamy dalej. Po lewej stronie słupów Heraklesa, co wszystko się zgadza. Budowali świątynie, pałace królów, resztę swojej ziemi. Urządzali w ten sposób. Te kuliste kanały morskie, które otaczały dawną stolicę, naprzód połączyli mostami, otwierając w ten sposób drogę na zewnątrz i do wewnątrz królestwa zamku, królewskiego zamku. No więc widzicie. Więc widzicie, widzieliście, że wszystko się dosłownie zgadza. Czekajcie na chwilę. O, witam, witam, cześć. Chcę wam pokazać te zdjęcia. Poczekajcie, widać. Nie to. O. Dobra. Widzicie? Projekt Magneto. Projekt Magneto amerykańskiej armii. Oni sobie samolotem latali nad okiem Sahary i robili badania różnego rodzaju. A to jest klucz UBK. Widzicie? Robili badania wokół Sahary. Sobie samolotem polecieli i robili badania wokół Sahary. I to ja mam właśnie mapę z tego, jak to było zrobione wtedy. I pokażę wam. I tu mamy oko Sahary. Zobaczcie. Tu latali, zrobili okrąg i polecieli nad oko Sahary, gdzie zrobili też kółko. I to jest właśnie ten dokument. To jest dokument. Może się uda. Dokument amerykańskiej armii odnośnie projektu Magneto. A może tak wam pokażę. To jest projekt Magneto amerykańskiej armii, który znalazłem. Reszta tego dokumentu jest utajniona i nie idzie w jasną cholerę dostać się do reszty. Rzekomo jest napisane, że reszta dokumentu jest już odtajniona i można sobie ją zobaczyć, więc coś chyba nie stykło im, skoro po prostu wiecie. Mój kolega to tam trochę to przetłumaczył, to właśnie robili badania geofizyczne, pola magnetycznego i tak dalej. W latach 60-tych, 70-tych latali samolotem po całym świecie i tutaj zrobili parę dziesiąt kółek, tak jak wam pokazywałem na zdjęciu. Latali w ten sposób, nium, 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 a potem nium, 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 czyli jednym słowem jak skaner laserowy. Przeskanowali całą strukturę i polecieli. Powiem szczerze, nie wiem czego oni tam do cholery jasnym szukali, ale musiało być to cholernie ważne, skoro zatankowali samolot po sam kurek, aż się paliwo przelewało z baków i polecieli badać cały świat. Więc nie wiem czego oni szukali, ale projekt Magneto istnieje. Ja mam zdjęcia tego, bo jakiś film dokumentalny oglądałem i po prostu w tym filmie by pokazali właśnie zdjęcie tego projektu. I te zdjęcia, więc sobie porobiłem szybko telefonem fotki, bo tego w internecie ogólnie nie ma. No i to wszystko wyjaśnia, że tu jest tak naprawdę Atlantyda, bo wątpię, że amerykańska armia, żeby im dupę się chciało ruszyć
I latać samolotem po całym świecie tylko po to, żeby przeskanować jej tą strukturę i inne. No dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, moi mili. Obiecałem wam film o oku Sahary i Atlantydzie. Pokazałem wam i udowodniłem, że tu jest Atlantyda. Czego więcej potrzeba? Oczywiście, że akademicy, naukowcy będą dalej twierdzić, że to była kaldera wulkanu, który się zapadł. A ja zapytam się, a czy były tu przeprowadzone jakieś testy sejsmiczne, geologiczne, jakieś wykopaliska i tak dalej? Nic. Nic nigdy nie było tu przeprowadzone. Oni po prostu sobie tak powiedzieli i tyle. Jak poszukacie na ten temat informacji, to dowiecie się, że nie były tu przeprowadzone żadne badania nigdy. Żadnych geologicznych badań tu nie było prowadzonych. Po prostu powiedzieli i tyle. Dom wariatów dosłownie, ludzie. Niestety. Okej, dzięki, moi mili. Ja słowa dotrzymałem. Życzę wam miłego dnia.